Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada matce o plotkach co do przyszłych losach operacji specjalnej, o braku specjalsów na pozycjach bojowych i o formowaniach szturmowych plutonów z liczby zmobilizowanych. Dzisiaj, teraz o 12 gdzieś wyjeżdżamy, mówią, tak? No mówią, że do Rosji. Ale to wszystko kłamstwo. No nie, no nie, 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 no będą, nie będą kłamali, Igor, to oznacza, że do Rosji wywiozą. Mówili nam wtedy też na początku, że do domu jedziemy, a później chcieli na front nas wysłać gdzieś. Daj Boże, Boże, że niby na 2 tygodnie. Tak, no jeśli nie będę się kontaktował po dwóch dobach, nie będzie ze mną kontaktu, to oznacza, że nie jestem w Rosji, nie pojechałem do Rosji. Tak, właśnie. A Witia mówi, że lepiej wywieźć was z tego pola. Mówi, że po prostu jesteście żywym celem, tam siedzicie. No mamy tam górny punkt, tu wszystko, wszyscy nas tu widzą, no nie wiem, czy to jest prawda. Będziemy w tu, ten szturm, czy będę podpisywałem, czy nie. Chyba chodzi o jakąś jednostkę szturm. Nic nie podpisuj. Dlatego, że tu każdy podpis później się okazuje jeszcze raz, że 10 razy podpisał się za wszystko. Tak, tak. No powiedz, że nic nie będziesz podpisywał. No jeśli do szturmowców, to od razu na front pojedziemy, to jest jasne. Aha. Może tam w ogóle, Igor, przecież tam specjalsi, przecież nie samych was tam wyszlą. Tam specjalsi, wszystko jest tam wyposażone. Nie zostało tu żadnych normalnych specjalców. Wszystkich tych specjalsów już dawno połuskali. Jeśli do Rosji wywiozą, to do domu przyjadę, ucieknę. No i Igor, no nie trzeba tak robić. A gdzie tam? Mam to gdzieś w ogóle. O, ale masakra. I kiedy to się skończy? Już nie wiem. To jest, to na długo ta wojna. No widzisz, przecież Putin teraz przerobi to na KTO. Kontrterrorystyczna operacja będzie chyba. A kontrterrorystyczna operacja, zmobilizowani nie są obecni. No i nie podpisujcie nic. Jesteście zmobilizowani, poszliście z mobilizacji. Niech wam tutaj też nie piorą wam mózgów. Poszliście, nie mieliście kontraktu, nie z własnej woli, tylko jesteście nadal zmobilizowanymi. Przez 3 miesiące nie zostaliście specjalistami. Ludzie przez lata są szkoleni i no ile zabili. No dla nich to my jesteśmy już jak specjalsi. Tutaj są tacy, którzy 5 minut nie przeżywają. Dopiero przyjechałeś i od razu gotowy do domu już wyjeżdżasz.